Wydaje mi się, że największą siłą Strongholda jest to, że dostajesz całe zaplecze jakby know-how, jeżeli chodzi o proces wypalania. I tak jak wspomniałem wcześniej, no pracuję na tych urządzeniach Mistrzowie Świata. Biorąc pod uwagę jakby fantastyczne designy polskich kawiarni i to, jak właściciele podchodzą do tworzenia takich miejsc, no to własna paczka może być taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o jakąś taką estetyczną drogę. Narodziło się we mnie marzenie powtórzenia jego sukcesu, czyli zdobycie Mistrzostwa Świata w paleniu kawy. Mało brakło. 11 punktów. Dzień dobry, witamy. Z tej strony Konrad i Paweł. I mamy dwóch gości, którzy dotarli do nas przed chwilą z Bydgoszczy. Dzień dobry. Witamy was. Czyli pierwszy to był Mateusz, a drugi to był Kuba. Mateusz Karczewski. Witam serdecznie. To był ten głos. I Kuba Przybylski, prosimy jeszcze o głos. Witam serdecznie. To będzie ten głos. Jak was dzisiaj przedstawić? Pytam no dlatego, się pokomplikowało. Tak, pokomplikowało, ale my umówiliśmy się na rozmowę o czymś, co jest czymś nowym w drodze zawodowej, czy czymś nowym na rynku, jakbyście to powiedzieli. Na pewno, zdecydowanie jest to coś nowego, czego nie było jeszcze w Polsce. Innowacje, tak bym to nazwał. No tak. Właściwie od paru miesięcy współpracujemy w zakresie sprzedaży ultra nowoczesnych piecy firmy Stronghold z Korei. Sam produkt no, nie jest dość nowy, bo myślę, że powstał już około 10 lat temu, ale no, cały czas się udoskonala. No a teraz ma swój debiut na polskim rynku. No właśnie, bo piece Stronghold, ja pamiętam, że Odun, u którego pracujecie obydwaj, tutaj będzie taki mini spoiler tego, że jesteście zapracowani, to pracujecie obydwaj z Odunem, czyli z Odunem Sorbotenem, tak się tak, to nazwisko wymawia. Czyli z człowiekiem, który ma palarnię w Bydgoszczy, chociaż jest Norwegiem i wygrał Mistrzostwa Świata parę lat temu i z tego co pamiętam, to on dostał ten piec w prezencie, prawda? Znaczy jako nagrodę za zdobycie Mistrzostwa Świata. Czy ja dobrze kojarzę? Tak. Zgadza się. No właśnie, czyli ten piec był, przyszedł, pojawił się w Polsce w taki przedziwny sposób, bo te mistrzostwa były wtedy w Korei właśnie? Nie, mistrzostwa były w Göteborgu, w Szwecji. Okay. Kurczę, to mało brakło, abyście mieli dwa, prawda? No bo ty przecież stałeś na podium Mistrzostw Świata niedawno. No ale fajnie. Już no dwa lata minęło prawie. No tak, dwa lata. I cały czas jest mistrzem. Mistrzem Polski. Właściwie tak. No nie, no jakby nie było jeszcze Mistrzostw Świata, więc temat jeszcze jest niezamknięty. Tak. Okej. Okay. No dobrze, to Stronghold to są piece. Na razie ten piec, o którym mówimy, który stoi u Oduna i który większość osób może kojarzyć jako piec marki Stronghold, to jest nieduży piec. Można powiedzieć wręcz, że może nie sampler, bo ten piec może wypalić maksymalnie 850 gramów, tak? Zgadza się. Więc jest to taki piec, który jest przeznaczony do palenia w lokalach, w kawiarniach, w miejscach, gdzie tej kawy nie trzeba aż tak dużo. Podejrzewam, że ktoś jest bardzo bogatym home baristą, home roasterem, to mógłby sobie taki piec kupić. No to jest też piec, który jest używany w palarniach jako taki sampler, prawda? Znaczy uważam, że on jest dość wszechstronnym urządzeniem, ponieważ no być może jego zasyp nie jest największy, ale bardzo fajny system automatyzacji pozwala tak naprawdę po pierwszym zaprogramowaniu spokojnie wykonywać inne czynności. Myślę, że świetnie sprawdziłby się w kawiarniach czy w firmach dystrybuujących zieloną kawę, tudzież nanopalarniach, które chciałyby sprzedawać po prostu najwyższej jakości zielone kawy bez większych strat. Mhm. No właśnie, czyli takie palarnie jak palarnia Dear Judges na przykład, prawda? Joanna tak. Ma taki, Janina ma taki piec u siebie w domu i z dużymi sukcesami pali na nim takie najwyższej jakości kawy. No tak samo u Oduna my wypalamy po prostu te kawy, które no, są powiedzmy 90+.
90+, czyli takie najwyższe jakości, najdroższe kawy. Tak, tak, tak. No i jakby ten piec całkiem nieźle sprawdza się w takiej właśnie nanoprodukcji, gdzie po prostu wypalamy od 15 do 30 kilo po prostu najwyższej jakości kaw. No i te 15-30 kilo to ile czasu trzeba, żeby je wypalić? Wiesz co, ostatnio jak wypaliliśmy kawę do Mistrzostw Polski Aeropress, bo też była wypalona na Strongholdzie, to nam łącznie to zajęło 16 godzin, czyli dwa takie dobre dni produkcyjne. A ile tej kawy było? 35 kilo. 35 kilo. No tak, czyli dla lokalu, na przykład dla kawiarni, która nie ma jakiegoś szalonego ruchu, to wydaje się, że byłby idealny piec, żeby na nim palić kawę. Zwłaszcza, że ja rozumiem, że to jest tak, że jak się już ten profil znajdzie na tą kawę, ustawi się go, to później można powtarzać ten profil bardzo powtarzalnie i mogłaby to w zasadzie palić też chyba osoba, która bez kwalifikacji, która nie musi, tak. Nie musi być roasterem, nazwijmy to. Zgadza się. No to jaka jest, czym się różni ten piec od normalnego pieca? No bo jak ja siedzę przy piecu i palę kawę, to jednak czuję, że muszę być przy nim prawie cały czas, no bo w zależności od, nie wiem, temperatury otoczenia, od ciśnienia, od nie wiem, od tego, przy którym jestem piecu, czy przy pierwszym, czy przy dwudziestym, no to tam zawsze się coś zmienia. To prawda. To znaczy automatyzacja w Strongholdzie jest o tyle ciekawa, że na podstawie parametrów palenia, które wprowadzimy, jest odtwarzana krzywa. Ale oprócz tych naszych, powiedzmy, punktów zmiennych, które wprowadziliśmy, jest jeszcze gorące powietrze, które utrzymuje nam przyrosty temperatur. Czyli to nie jest tak, że w trzeciej minucie podwyższyłem moc palnika do, nie wiem, 60%, tylko że jakby to urządzenie odczytuje, że po prostu, że krzywa temperatur się zmienia, więc ją wyrównuje, albo ochładza tym powietrzem, albo dogrzewa. Więc tutaj ta automatyzacja... Rozumiem, czy to jest coś takiego jak w samochodzie automatyczna klimatyzacja versus ręczna, czyli nie ustawiasz, tak. Nie ustawiasz mocy, jaka ma być, tylko ustaloną masz zadaną temperaturę, że to chcę, żeby w samochodzie było 21 stopni, a to, co klimatyzacja zrobi... Tak, czyli jak otworzysz drzwi, to będzie wiało mocniej. Czyli... Rozumiem, okej. Znaczy to, co się dzieje poza piecem oczywiście, no to to już, no to są zmiany, na które sam piec już nie ma wpływu, no bo jakby taca chłodząca jakby, no jest dość mała i w zależności od tego, czy mamy temperaturę w pomieszczeniu wyższą czy niższą, no to nasz kolor końcowego wypału będzie się różnił. Ale ze względu na co? Ze względu na to, jak no się... Jeżeli stworzymy profil w temperaturze 30 stopni w polarnie, a będziemy go odtwarzać w temperaturze 20 stopni, no to wiadomo, że kawa, którą wypalimy, będzie jaśniejsza, bo po prostu wiele szybciej ostygnie i jej rozwinięcie po prostu będzie krótsze. Czyli warto, paląc na Strongholdzie, myśleć o tym, żeby mieć w miarę stałą temperaturę w pomieszczeniu. Tak. Tak? No właśnie, ten Stronghold, mówimy o tym małym, firma Stronghold wyprodukowała teraz też model taki duży, który do 8 kilo będzie w stanie wypalić. Zgadza się. I to jest, nie wiem, po prostu ten sam piec mały, tylko że spuchnięty, powiększony, czy to już jest piec, który jest inaczej? No bo mały piec jest oczywiście elektryczny, prawda? Zasilany jest prądem. No, tak. Ogrzewa tutaj całą sytuację gorące powietrze. Czy w tym dużym, a w tym dużym piecu jak jest? Podobnie. Podobnie. Jest, no wymaga on dość dużo energii do po prostu dostarczenia tego gorącego powietrza i światła halogenu. Wiadomo, jest to relatywnie 10 razy więcej niż w przypadku małego pieca. No ale nie, ale mamy 10 gazu. Razy większy zasyp, także jest tak, to wprost proporcjonalne, powiedzmy. A co to znaczy, że światło halogenu? Czy to jest coś takiego, jak te takie podgrzewacze do syfonów kiedyś były? Halogenowe? Tak, tak, dokładnie. Trzecie jakby, źródło ciepła. Ono, tak. To pierwszym jest prąd, a drugim jest tym? Jakby mówimy o gorącym powietrzu. O halogenie i o radiacji. Okej, jasne. Ciekawe. No i co? Kupujemy taki mały piec. Jakbyśmy chcieli go postawić w... No bo palarnia to zwykle jest miejsce, gdzie z sufitu czy ze ścian sterczą kominy.
gdzie trzeba spełnić jakieś odpowiednie warunki tutaj przeciwpożarowe i tak dalej. Rozumiem, że ten mały piec nie wymaga takich ceregieli. Nie wymaga, ponieważ no, z założenia produkujemy o wiele mniejszą ilość kawy, więc tutaj też przepisy troszkę inaczej to regulują. No i nie ma spalin z gazu, prawda, bezelektryczny. Tak. I kolejną rzeczą i takim bardzo wartościowym dodatkiem do pieca jest afterburner, który za pomocą 8 filtrów totalnie oczyszcza jakby spalinę. Więc jedyne, co tak naprawdę pozostaje, to jest lekki zapach palonej kawy, ale... Czyli nie trzeba w ogóle wystawiać żadnej rury za okno? Nie. Jutro będziemy właśnie prezentować cały zestaw. Jutro, bo rozmawiamy, jakby to powiedziano, w Wigilię Mistrzostw Polski w Aeropressie, w przededniu Mistrzostw Polski w Aeropressie. Tak. Więc jutro Stronghold, który jest też sponsorem mistrzostw, który wypalił kawę na mistrzostwa, będzie... Czyli macie ze sobą ten piec, tak? Tak. Dlatego przyjechaliście taką dużą ciężarówką. No, zgadza się. Jak duży jest ten piec właśnie dla osób, które nie były na mistrzostwach, nie widziały, a... Ono stoi na palecie Euro i jest jeszcze dużo miejsca wokół niego, także no nie jest to duże urządzenie. Ale wiesz co, ja tak z głowy, jakbym miał sięgnąć, to myślę, z około metra. Ja bym powiedział 1,60 m. A jest taki jak urządzenie do ksero, czy taki bardziej jak drukarkę? Wiecie co, może pójdziemy do samochodu i wam pokażę. Oczywiście będą zdjęcia, bo pewnie kilka zdjęć z Mistrzostw Aeropressu dodamy do opisu odcinka. No bo oczywiście, kiedy słuchacie, to już jest po mistrzostwach. Jak wygląda ten taki proces produkcji? Co powinien wiedzieć właściciel, rozważając zakup, ale tak od strony wypalania ziarna? No bo będzie miał pewnie różne, te profile będą się zmieniały, mówić o tych kilku zmiennych, takich jak temperatura. Jasne. Znaczy wiesz co, jakby wydaje mi się, że największą siłą Strongholda jest to, że dostajesz całe zaplecze jakby know-how, jeżeli chodzi o proces wypalania. I tak jak wspomniałem wcześniej, no pracuję na tych urządzeniach Mistrzowie Świata i można po prostu ściągnąć sobie właściwie profile palenia wykonane przez nich. Wystarczy zakupić ten sam surowiec, który został użyty do stworzenia profilu. No i następnie, jeżeli jest wystarczająco dużo danych tych zewnętrznych, ja na przykład wprowadzam takie dane, jak jest temperatura, jaki mam finalny kolor wypału i tak dalej. I kiedy to wprowadzasz? Przed rozpoczęciem palenia? Może nawet w trakcie palenia wpisujesz takie rzeczy. To po prostu daje mi to jakiś obraz tego, gdzie, jaka wypadkowa tej kawy może być, jak ona się wypali. Kolejna sprawa, w sensie nawiązując do twojego pytania, dla kogo ten piec mógłby być. No wydaje mi się, że Audun świetnie go używa z racji właśnie tego ultraprecyzyjnego wypalania tych kaw, które mają jakby tą swoją specjalną niebieską paczkę. Która odzwierciedla się później w koszyku zakupów w sklepie, rozumiem. Taki był chyba trochę zamysł, żeby ona była po prostu barwna, o tak, i widoczna. No rozumiem, że są to po prostu kawa na ławę, są to drogie kawy i drogie nie tylko dla klientów, ale to są też po prostu ultra drogie ziarna i kiepsko byłoby je zmarnować, prawda? Tak, w przyszłości paliliśmy takie kawy na probacie. Wiadomo, że jeżeli po prostu zaliczy się pudło, tak to imijmy, to jest to bolesna porażka, a nam zależało na tym, żeby no, nie sprzedawać kaw, które nie spełniają naszych norm jakości. I no tak. Po prostu no, wymaga od nas trochę więcej czasu wypalanie takich kaw, ale jednak koniec końców daje to o wiele lepszy efekt. Mhm. No, zdarzają wam się i na Strongholdzie pudła? To jest jasne, tak, że trzeba, oczywiście. Jak zaczynasz, to rozumiem, że pierwszy profil może być po prostu nietrafiony. Oczywiście. Tylko, że stracone będzie nie 10 kilo czy tam 7, dokładnie, tylko dokładnie. 500 gramów na przykład, tak? No więc tutaj jest jakby taki piec z świetnym rozwiązaniem, żeby też na przykład no, nie siedzieć tak długo, jak przy przypadku tego mniejszego pieca, jeszcze jest też taki elektryczny. Nie będę wymawiał nazwy, żeby po prostu nie robić tutaj zamieszania. Ten, do którego się wrzuca 50 gramów, tak? Chyba 120. 120 jest maksymalnie. No. Okay.
Także tutaj myślę, że jeżeli chodzi o taką nanoprodukcję właśnie takich kaw, to jest fajne rozwiązanie. Kolejnym miejscem, które przychodzi mi do głowy, no to jest na pewno kontrola jakości w przypadku takich firm, które ściągają zielone kawy i które chciałyby właśnie te swoje sample podawać w jak najlepszy sposób. Ponieważ no, taka automatyzacja jakby no, oszczędza bardzo dużo czasu, a wiadomo, że kontrola jakości w takiej firmie to jest szereg dużych cuppingów, no i palenia, więc wiadomo, to wszystko jest bardzo przyjemne, ale koniec końców no, liczy się no, zysk i tak naprawdę. No tak, to dla importerów pewnie ważne jest nie tylko kapowanie kaw dla siebie, żeby móc je opisać, ocenić, ale też wielu klientów jednak chce dostać wypaloną próbkę. Zgadza się. No i tutaj taki zasyp 850 gram, no to już zaspokaja całkiem duże grono, powiedzmy, potencjalnych odbiorców, którzy dostają sampla jednak wypalonego na bardzo fajnej technologii, w bardzo fajny sposób i tutaj jest jakby to miejsce drugie, gdzie bym go widział. Mhm. Dla osób, które są może krócej w branży, a myślę, że też wiele takich osób słucha naszego podcastu, no to importer, który dysponuje zielonym ziarnem, wypala sample, próbki, które na przykład trafiają do ciebie, Konrad, do palarni i ty na podstawie tych próbek podejmujesz decyzję, czy kupujesz to ziarno. Czyli tutaj jest no, waga też tej jakości, ale też no użyteczność. Tak. Ważne, żeby te próbki faktycznie były tak wypalone, żeby się dało je ocenić, bo zdarzyło nam się nieraz, że dostaliśmy tak źle wypalone próbki, że nie byłem w stanie... No to może być bardzo często duża porażka dla danej kawy czy dla danej firmy, bo no jeżeli pierwsze wrażenie nie jest piorunujące, no to przy mnogości po prostu firm sprzedających kawę i możliwości wcale nie musimy korzystać z tej jedynej. Dlatego no myślę, że Stronghold tutaj świetnie rozwiązuje sprawę. No i trzecie rozwiązanie, to o którym mówiliśmy, to są kawiarnie, które tak naprawdę mogłyby same sobie na własny użytek po prostu wypalać kawę, mieć tych kaw więcej, bo tak naprawdę nie trzeba kupować wtedy całego worka 60-kilowego. To jest też rozwiązanie, które będziemy dostarczać, czyli będziemy sprzedawać kawę w mniejszych pakach. Czyli zielone ziarno będzie się dostarczać. Tak. Żeby po prostu dana kawiarnia miała dostęp do na przykład 10 singli, a nie 3, no bo wiadomo, że taki 60-kilowy worek to też trochę kosztuje. Trochę kosztuje i też mógłby dosyć długo następować zwrot tego wydatku. I także... tutaj jeszcze mówisz o tych profilach, to wtedy też w ramach współpracy otrzymuję od was informacje, w jaki sposób wypalać, no bo to teraz jak słyszę, to też gwarantuję, że tam będą profile adekwatne do tego ziarna, prawda? Tak. To znaczy mamy takie założenie, żeby po prostu dostarczać kompleksową taką obsługę dla kawiarni, tudzież naszych odbiorców, aby mogli no, po prostu korzystać z naszej ekspertyzy, z naszej wiedzy i po prostu myśleć raczej o tym, jak ten piec może być, jak może przynosić profit do ich kawiarni, a nie po prostu nad samym profilowaniem i technologią palenia. Aczkolwiek jak ktoś jest ciekawy, no to wiadomo, że będzie dubał samemu. A co oprócz pieca trzeba by mieć, trzeba by kupić, żeby to zadziałało? No bo ja patrzę dookoła i widzę, że jednak mamy trochę tego sprzętu, jakiś kolorymetr i parę innych jakby urządzeń. Czy to będzie potrzebne, czy niekoniecznie? Możemy sobie jakoś bez tego dać radę? Myślę, że no, kolorometr jest niezbędnym urządzeniem, jeżeli chodzi o palarnię kawy, bo no, wiadomo, że oko potrafi być humorzaste. Tak samo też nasze umiejętności sensoryczne, bo nasze możliwości sensoryczne danego dnia, wiadomo, że jak jesteśmy zestresowani, mamy gorszy dzień i tak dalej, to też ta percepcja kawy jest nieco inna niż jak jesteśmy w dobrym humorze i po prostu podchodzimy do tej kontroli jakości w innym nastroju. Mhm. Znaczy, więc mówimy o urządzeniu, które służy do pomiaru, pomiaru koloru. No, tak. Pomiaru koloru, czy intensywności jakby, koloru. Jasności czy ciemności ziarna. No, suma summarum, chcielibyśmy, żeby każda kawa, dana kawa, która już wypalimy raz i nam smakuje, żeby każde następne palenie miało ten sam kolor, czyli było wypalone w ten sam sposób.
Coś jeszcze byłoby potrzebne takiemu miejscu, które by kupowało piec? No, na pewno by się przydało jakieś opakowania, jakieś etykietki. Wagi, zgrzewarki. Zgadza się. Czyli taki, powiedzmy, mini zestaw palarniany, który jest niezbędny, żeby to zapakować. Małe stanowisko do pakowania. Ja pamiętam, jak Mikołaj Panasik pracował na Islandii w Reykjavik Roasters, to mi powiedział, że oni tam zgrzewali paczki prostownicą do włosów, więc to nie muszę. Też można. Więc to, ostatnio byłem w Rossmanie, widziałem 99 zł prostownicę. No ale też przy niewielkich ilościach, no to tak jak tutaj widzimy, masz na przykład szkawę w zbiornikach, więc jeżeli ona rzeczywiście by trafiała do młynka, to jest możliwe, że można byłoby tam z tego rezygnować. No zapewne można ominąć opakowanie, ale wyobrażam sobie, że taka kawiarnia, która by miała piec i sama paliła kawę, na pewno chciałaby sprzedawać też ziarno swoim klientom. Jasne. No, biorąc pod uwagę jakby fantastyczne designy polskich kawiarni i to, jak właściciele podchodzą do tworzenia takich miejsc, no to własna paczka może być taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o jakąś taką estetyczną drogę. Ponadto to jest też, wydaje mi się, coś, co warto zaznaczyć, że jakby jednak pandemia dość mocno pokrzyżowała być albo nie być wielu kawiarni, gdzie tak naprawdę no, sam ekonomiczny aspekt prowadzenia kawiarni jest bardzo trudny i wymagający i bardzo często już działamy na zasadzie być albo nie być, nawet w dobrych czasach, bez pandemii, to tutaj jakby brak możliwości sprzedawania kawy na miejscu no dość mocno zmienił pewnie to, co się dzieje na polskim rynku. Ponadto właśnie no, ten piec może pozwolić na takie trudniejsze czasy, na sprzedaż właśnie dodatkowych produktów, które ktoś może zabrać do domu. Znaczy taki piec może palić i palić, nie mówię, że non stop przez całą dobę, natomiast to jest piec, który jest w stanie palić, nie wiem, 8 godzin pod tak, rząd? Tak. Tak, tylko wymaga przerw mniej więcej co 20 minut. A to jest długa przerwa? Parę minut gdzieś tam, myślę, że... Okay, znaczy, on sam sobie generalnie reguluje temperaturę. On jakby ma taki dość inteligentny system, który po prostu wraca nam do tych ustawień, ustabilizuje temperaturę i... Rozumiem, czyli ale de facto jest to możliwa praca taka ciągła niemal, tak, że można by spędzić przy nim 10 godzin, on by cały czas palił kawę za kawą. W przypadku właśnie kawy do aeropresu, bo założenie było takie, żeby wszyscy mieli równe szanse, to wypaliliśmy po prostu całą kawę pod zawody jednego w ciągu dwóch dni. I co, już nie została wymieszana? Tak. Właśnie na chłodnicy w probacie połączyliśmy po prostu te wszystkie bacze, które wypaliliśmy. Tak, żeby było jak najrówniejsze szanse. No i patrzyliście na przykład, rozumiem, na kolor tych baczy i co, one faktycznie były tak równo wypalone? Tak, w sensie wiadomo, że nie mierzyłem każdego bacza, no bo my akurat wybraliśmy model 600 gram na bacz, bo uważam, że jakby w przypadku tej ilości piec zachowuje najlepsze parametry. No to tak wybiórczo co piąty bacz po prostu sprawdzaliśmy kolor i był tam w tych, powiedzmy, widełkach, których powinien być, więc uznawaliśmy, że po prostu wszystko Jasne. Idzie jak po sznurku. Jasne, czyli ci zawodnicy, którzy jutro będą startować, ta kawa, którą dostali w przesyłce, to jest ta sama kawa wypalona w ciągu tych samych dwóch dni, która będzie na zawodach, prawda? Tak. Czyli nie muszą się spodziewać jakichś zmian. Zgadza się. Super. Jak, Konrad, ty widzisz zastosowanie takiego pieca w kawiarni? W kawiarni? No to chyba daje dobry pomysł. Nie, myślę, że super pomysł. Ja żałuję, że nie mieliśmy dostępu do czegoś takiego. Znaczy jak był moment pod koniec, kiedy miałem filtry, no to faktycznie wtedy zaczęliśmy już palić na kilowym toperze w garażu obok filtrów, myśląc właśnie o tym, żeby samemu mieć kawę. No ale... To był garaż, wystawialiśmy przez drzwi jakąś taką rurę spalinową. To jest piękna historia. Ja znam tylko z opowieści, ale to jest fajne. Kiedyś nawet pamiętam, że jakaś była kontrola z administracji, Mikołaj tam palił w tym garażu i tam ktoś przed i zamknął te drzwi razem z tą rurą, ją tak ścisnął i on tam został w tym garażu. Ale podobnie jest w przypadku braci Ziółkowskich, nie? Że jak oni jakby zaplecze domu używają na zasadzie palarni i
No i to też jest piękne. Jakby o wiele dla mnie to jest takie barwne, że ktoś tak zaczyna właśnie swój biznes, niż od razu ma wielką palarnię za milion. No właśnie, Odun, kiedy się przenosi do jakiejś fabryki pod Bydgoszczą, do jakiejś strefy ekonomicznej, bo pewnie wszyscy pewnie wiecie, ale palarnia Oduna jest, można powiedzieć, w centrum miasta. No. Tak, tak. W kamienicy. Teraz w zeszłym roku został zakupiony taki nowoczesny filtr spalin firmy Vortex. To jest taki, który używa też wody, tak? Do oczyszczania. Tak. Który o 80% redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Bardzo duża inwestycja. Czekamy na jego instalację. Dość specyficzny sprzęt i mało jest, że tak powiem, fachowców, którzy mogą taką rzecz zainstalować. No ale to jakby przedłuża nam trochę żywotność palarni w centrum miasta, bo został zakupiony też większy piec i to wszystko czeka na podłączenie. Bo w tym momencie jaki piec jest u Oduna, w palarni Oduna, czy u was? No jest wspomniany Stronghold, jest probat 12-kilowy i kofet 25-kilowy. Okej, super. To niezła stajnia. Fajny zestaw, tak. Paweł, ty chciałeś się dowiedzieć... No tak, wiesz, poruszamy też takie biznesowe wątki. Jaka to jest inwestycja? Bo, tak, jeszcze może dwa słowa. Myślę, że niewiele kawiarni w Polsce wypala własną kawę. Nie? Pojawiają się już pierwsze, ale w porównaniu, myślę, do kawiarni w Europie, u nas jeszcze to nie jest jakimś takim trendem i nie jest często spotykane. Raczej to palarnie są dostawcą ziarna, prawda? No, zaczynają się jakieś swego rodzaju kolaboracje, powiedziałbym. Widać to dosyć mocno ostatnio, że kawiarnie kolaborują z palarniami i myślę, że no, będzie na pewno tego coraz więcej. Ja pamiętam z czasów całkiem dawnych, jak w Green Coffee stały piece elektryczne. Na pewno przy Marszałkowskiej, przy Placu Konstytucji w Warszawie pamiętam dwa takie piece. No, i Czarka Sakowskiego, który tam... wrzucał kawę do tego pieca, a później od razu, jak się wystudziła, to szła do młynka prosto. Okej, okay. Kolaboracje w takim sensie, że pod własnym brandem, tak? Kawiarnie wypalają, to tak wygląda. Także tutaj jest trochę inne rozwiązanie. Więc właśnie, jakie to są koszty? Ile kosztuje taki piec? Znaczy, nie chciałbym chyba tak zdradzać oficjalnie tutaj na że tak powiem, antenie. Mhm. Czyli to będzie cena ustalona indywidualnie? Uznajmy, że kosztuje tyle, co całkiem dobry ekspres do kawy. Że jakby ta cena nie jest, niewiele odbiega od, powiedzmy, no nie wiem, La Marzocco Strady. Mhm. Więc... tak naprawdę biorąc pod uwagę ekonomiczny aspekt, no to wydaje mi się, że to jest całkiem niezła inwestycja. Jak mówiłeś, że naliczyłeś leasing, tak jakieś 3-5 lat mniej więcej, jaki to jest koszt? I też założymy, że ziarno to w granicach 20 zł netto za kilogram zielone. Wiesz co, przy wpłacie w granicach 35-40% było to w granicach tam 800 zł netto. Mhm. No i 20 zł gdzieś w takich granicach, powiedzmy. No to tyle by kosztowało ziarno do espresso, no za ziarno do przelewu trzeba zapłacić. No też policzyliśmy energię elektryczną, to wyszło tak, że chyba 59 groszy. 60 groszy kosztuje jeden batch. Jeden batch, no. Okej, to jeżeli słuchacze mają kawiarnię albo... I mają pod ręką kalkulator, to mogą zobaczyć. A później możesz zastanowić. Ile kosztuje zielone ziarno? No z zielonym ziarnem jest tylko... tak jeden minus, może to jest i plus, ale na pewno jest tak, że jak się kupuje zielone ziarno, to trzeba zapłacić z góry, a później się powoli odzyskuje te z procentem oczywiście zainwestowane pieniądze. Więc paląc kawę, jesteśmy trochę takim, nie wiem, parabankiem, bo płacimy z góry, a później powoli sprzedajemy tą kawę, prawda, i odzyskujemy te pieniądze z nawiązką. Jakie kawy planujecie proponować swoim klientom? Czym będziecie się kierować, żeby wybierając taką, wiesz, ofertę, portfolio? Bo to ciekawe, my o tym nie wiedzieliśmy nawet, że wraz z piecami planujecie być dostawcą zielonego ziarna. Wiecie co, no ja uważam, bo tak patrzę z perspektywy ex-baristy, roastera, że... Celebryty. Że po prostu rynek kawy jest strasznie dynamiczny i jakby... Jaki jest? Dynamiczny. Że to
jak scena kawowa wyglądała nawet 3 lata temu, a 10 lat temu, to są tak naprawdę, to jest kosmos. I biorąc pod uwagę to, jaką kawę byśmy chcieli sprzedawać według własnych preferencji, daleko odbiega od tego, co jest pożądane na rynku. I tak naprawdę, no, jeżeli będzie potrzeba na dostarczanie kaw, których my osobiście nie lubimy, a będzie na to popyt, no to będziemy takie dostarczać. Ale raczej myślę o kawach 85+, które po prostu będą też niezbyt wymagające, jeżeli chodzi o budżet, i na których będzie można też jednak zarobić, sprzedając je, bo jednak wiadomo, że na filiżance gejszy jest troszkę trudniej, aczkolwiek z tym też bywa różnie, to zależy od miasta. Mhm. A czy te kawy będziecie też sprzedawać każdemu klientowi, czy to będą tylko kawy dla klientów Strongholda? Dobre pytanie, to musimy jeszcze przemyśleć. Mhm. W sumie nie zastanawialiśmy się nad tym. No, no bo jest trochę takich, kiedyś kupiliśmy, zanim jeszcze przestali sprzedawać do Europy kontynentalnej, no to kupiliśmy w Falconie, w tym takim oddziale, ich Falcon Micro, jakąś kawę, tam 20 kg kupiłem. No i tak pomyślałem sobie, że to w sumie jest fajna opcja, żeby móc czasami kupić mniejszą ilość kawy. No, teraz już pewnie bym nie kupił aż tak mało, ale no, to jest fajna opcja, więc być może też inne palarnie były tym zainteresowane, więc pomyślcie o tym. No, my jesteśmy wstępnie po rozmowach z Primavera, czyli kawę z Gwatemali, z Thousand Hills, z Michałem Wroślakiem. Czyli Rwanda. Tak, ja zostawiłem serce w Rwandzie, więc jakby to też mam specjalne jakby podejście do tej kawy. No i z Cafe Imports, która też jest naszym partnerem, jeżeli chodzi o dostarczanie zielonych kaw. Mhm. No właśnie, bo ostatnio jak się widziałem z Michałem, mówił, że byliście razem w Portugalii. Tak. To tak. Ale rozumiem, że to nie był wyjazd wakacyjny, tylko to był, ty tam pracowałeś, prawda? Znaczy, to był w połowie wyjazd wakacyjny, a w połowie zawodowy. Wykorzystałem fakt szkolenia w tak pięknym kraju na spędzenie wakacji. Fabryki, nie? To jest tak, fajna tak. Sieć, chyba trzecią kawiarnię otwierają, czy tam palarnię? Nie? Wydaje mi się, że piątą. Piątą już. No. Mhm. Czy robisz szkolenie dla palaczy? Tak, palaczy? Dla palarni i takie wstępne szkolenie, jeżeli chodzi o brewing. Ja ze Stanisławem znam się od paru lat, bo też tak... Jakim jest Stanisław? Właścicielem całej firmy, całej organizacji. Podobnie jak Audun ma też żonę z Polski, on osobiście jest... Kurczę, z Gruzji chyba. Imię jest podejrzanie słowiańskie. Tak. Nie jest Portugalczykiem. On ma korzenie, że tak powiem, słowiańskie. Mhm. On trafił przez Niemcy, Hiszpanię do Portugalii i tam po prostu założył chyba pierwszą w ogóle palarnię speciality w Portugalii. No właśnie, wydaje się, że takie kraje właśnie śródziemnomorskie gdzieś tam jednak zatrzymały się trochę na etapie espresso, prawda, kaw parzonych ciśnieniowo i ten rynek... To prawda, to ten prawda. Rynek speciality, tak właśnie kaw przelewowych, palarni, jest takich palarni speciality niszowych, rzemieślniczych jest chyba tam nawet mniej zaawansowany niż w Polsce. Znaczy z tego, co z nim rozmawiałem, pozyskałem takie informacje od niego, że samych kawiarni, palarni speciality w Portugalii jest chyba 6. Mhm. Więc podejrzewam, że jedno osiedle w Warszawie załatwia tę sprawę. No tak. No my tu jesteśmy w miejscu, gdzie w promieniu pewnie kilometra są 3. Tak, więc jakby jest na pewno mała konkurencja tam, ale też jest mała potrzeba z racji tego, że no rynek portugalski jest o tyle specyficzny, że ma po prostu jednego ogromnego dostawcę, który tak totalnie Delta smiata cenami po prostu wszystkich innych producentów. Espresso z Delty za 60 centów. No i teraz Delta otwiera swoją filię speciality też, nie? Także. Ale na rynek portugalski, tak? Tam będzie tak, to, tak, tak. Ciekawe. Takie stworki, potworki gdzieś tam wyrastają. No, fajnie. No, byłem właśnie w fabryce w Porto i w Lizbonie i myślałem, że są dwie. Ja na przykład Polkę spotkałem tam z balistką w Porto, była rok temu, nie, półtora roku temu. No, urocze miejsce, jak się ucieszyłem, jak zobaczyłem tam na Instagramie, że tam jesteś. Chciałbym się jeszcze coś dowiedzieć dla mnie trochę dosyć istotnego a propos Strongholda, palenia Strongholdzie. Czym, no bo jak zaczniemy się zagłębiać w temat pieców, palenia na różnych piecach, no to
jeżeli się porównuje piece tradycyjne, bębnowe piece opalane gazem i na przykład piece typu takie opalane właśnie z podgrzewanym powietrzem, gdzie ziarno jest ogrzewane powietrzem, tak, to jednak tak, niektórzy mówią, że kawy inaczej smakują. Czy kawa ze Strongholda też smakuje inaczej niż z waszego podstawowego pieca? No, jeżeli chodzi o różnicę, to uważam, że jest, no aczkolwiek to trzeba być, myślę, że mocno zaawansowanym w sensoryce, żeby tak naprawdę to rozróżnić. Pytanie, czy ta kawa jest... Strzelam, że jeżeli byśmy postawili kawę wypaloną w tym samym kolorze na stole cuppingowym i nie wiedzielibyście, która jest która, to raczej byście... Znaczy, bo ja nie sądzę, żeby to była różnica na lepsze czy na gorsze, tylko po prostu te kawy mogą być, prawda, trochę inne. Mówi się zwykle, że kawy z tradycyjnego pieca bębnowego będą może miały trochę więcej body, będą cięższe, ale też może trochę brudniejsze, a z pieców takich powietrznych mogą być nieco czystsze. Tak, tak, to czy prawda. Tu jest podobnie? Tak, jeżeli miałbym jakąś pierwszą różnicę podać, to tą, którą ty wspomniałeś, czyli właśnie, że kawy z Strongholda są czystsze oraz zauważyliśmy taką tendencję, że mają troszkę dłuższy life shelf, że po prostu... Że po prostu tak naprawdę ich maksimum możliwości pojawia się po 2 tygodniach, a nie po tygodniu, tak, z tradycyjnego pieca. Czy wypakujecie ładun z azotem? Przepłukujecie paczkę azotem? Wiesz co, to miało miejsce bardzo długo. Zaprzestaliśmy robienie tego, bo po prostu rotacja kaw jest tak duża, że nie ma sensu. Nie ma sensu, tak. No, że po prostu na samym początku, kiedy tak naprawdę powstawała palarnia, wiesz dobrze też, że jakby scena raczkowała w tamtych czasach, to tak naprawdę no, nie było aż takiego popytu na kawę specialty, więc taką praktykę mieliśmy. No teraz po prostu nasi stali klienci zamawiają z tygodnia na tydzień, więc jakby te kawy mają bardzo dużą rotację i nie ma też takiej potrzeby. A powiemy coś dla osób, które też zaczynają przygody z kawą, przepłukiwanie azotem, tak? Czemu służyło? No, żeby pozbyć się powietrza z torebki i wsypać do tej torebki, w której przedmuchałeś azotem, wsypujesz do niej ziarno i zamykasz, więc jest mniejsza szansa, że kawa się zacznie utleniać, bo po prostu tam nie ma tlenu, nie ma powietrza, czyli nie ma tlenu. No, dłużej zachowuje właściwości, po prostu jest świeższa. Tak, czasami jest na opakowaniu jakichś produktów napisane, że jest pakowana w atmosferze ochronnej na przykład, no to będzie coś takiego. Okej, dzięki. Pokusimy się o takie drobne porównanie, bo no my na przykład mieliśmy kilka dni temu tutaj i kawę, wypalaliśmy próbki, wsypywaliśmy ile? 60 gram, tak? Dobrze pamiętam? 50. I gdybyśmy obok postawili Strongholda, na pewno jest większy, ale właśnie ktoś, kto no też ma jakieś rozeznanie już w rynku, jakieś większe i rozważa, który piec wybrać. Co byście powiedzieli? Ja powiem, poczekaj jeszcze rok i w przyszłym roku ma być sampler od Strongholda, który będzie palił tam w granicach 150 gramów i kosztował w granicach tyle, co i kawa, także no myślę, że to może być rozwiązanie takie pomiędzy S7 no i tak, kawą. Na razie to są chyba o tyle nieporównywalne rozwiązania, że też no i wielkość cenowa jest. No i kawa to tam rzędu 10 tysięcy, prawda? Ten wyższy model chyba, tak? No tak, i to jest taki piec, który możesz wziąć pod pachę, no tutaj tak prawda. Się nie da zrobić. To prawda. Okej. Okay. No wydaje mi się, że i kawa jest dedykowana paleniu sampli tak naprawdę, próbek. Raczej no tak, nie da się zrobić produkcji. Produkcji raczej nie wykonamy na tym piecu. I to jest oczywiście największa siła tego pieca i piękno, że możesz sobie zabrać taki piec na plantację i tak naprawdę wypalić sobie kawę na miejscu. I to jest niesamowite. Ze Strongholdem już tego nie zrobisz. No ale Stronghold ma inne silniejsze strony. Mm-hmm. Jeszcze w waszym zespole jest Janina, tak? Która dzisiaj tak. nie jest. Jak się dzielicie obowiązkami? Wiesz co, no tak obowiązki były podzielone od samego początku, czyli jakby no, każdy z nas jest różny, jesteśmy totalnie różni, ale każdy ma swoje mocne strony, gdzie jakby jest Janina, która ma zaplecze ogromne, jeżeli chodzi o wiedzę. I widziałem, że używa tego pieca właśnie w domu, prawda? Tak, używa, no. Jest Mateusz, no jakby...
jeden z, powiedzmy, z lepszych roosterów w tej części Europy, no i jestem ja gdzieś, który złożył to wszystko do kupy, poskładał, dowiedział się wszystkiego, co trzeba, żeby jakby taki biznes legalnie w Polsce prowadzić, żeby to działało, jak sprowadzić te urządzenia do Polski. No i... Działa. Jak się zostaje dystrybutorem w Polsce? Strongholda. Ty mówiłeś, z jakiego kraju jest firma? Z Korei. Znaczy sam proces jakby zostania dystrybutorem to jest podpisanie umowy dystrybutorskiej. Ale jestem ciekawy, taki pierwszy kontakt, wiesz, to piszesz na Messengerze. Znaczy wiesz co, jakby w naszym przypadku to było troszkę łatwiejsze, bo Janina od paru lat współpracuje z Globalem, czyli ze Strongholdem, jakby ona buduje wizerunek całego Strongholda w Europie. I jakby ona nawiązała ten kontakt i rozpoczęła tą współpracę i potem po prostu odezwała się najpierw do Mateusza i potem do mnie i zapytała się, czy pewnego razu, jak gadaliśmy na Zoomie, czy robimy. No, robimy. No. No i kto te piece będzie serwisował, jakby się coś przez przypadek stało? Wiesz co, mamy już w zanadrzu dwóch serwisantów, którzy znają się na tego typu technologiach. No i tak jak na podstawie danych, które zebraliśmy, to no, wadliwość tych pieców jest na razie niska, więc mało jest w ogóle case'ów, że po prostu te piece się psują. Ja rozumiem, że będzie gwarancja i wy będziecie ją... Tak, my będziemy ją realizować. Realizować, bo to było to słowo. Mhm. Założenie jest takie, że po prostu jest w Polsce zawsze odpowiednia ilość piecy zastępczych, czyli w momencie, kiedy urządzenie się psuje, my w przeciągu 24 godzin, powiedzmy 48, dostarczamy urządzenie zastępcze, produkcja idzie dalej, a my... No tak, to jest ważne. I to fajne pewnie jest właśnie w przypadku takiego pieca, że to się da zrobić, czyli podmienić te piece, bo jak się zepsuje 12-kilowy piec, to szarpnąć go, podłączyć z powrotem nowy egzemplarz do komina, to jest dwa dni roboty. W jakim czasie jesteście w stanie dostarczyć piec, kiedy klient jest zainteresowany? Ile tygodni, czy też miesięcy czekamy? Wiesz co, na dzień dzisiejszy od momentu, powiedzmy, potwierdzenia zamówienia do dostarczenia urządzenia, to powiedziałbym, że na dzień dzisiejszy jest to około 6-7 tygodni. A kiedy będą te większe strongholdy, te, które mogą wypalić 8 kg? Też nie możemy się doczekać. Też nie możemy się doczekać, ale no... Powiedzmy, że zamówienia będziemy na początku przyszłego roku gdzieś tam tak pierwsze zamówienia realizować. Tak wspomnieliście przed nagraniem, one czekają wyłącznie już na certyfikat bezpieczeństwa w Europie. Mhm. Dokładnie. Czy można by sobie teoretycznie go kupić w Japonii i przywieźć, tak? Tak, w walizce dużej. Gdzie dzisiaj jest więcej takich piecy? W którym kraju, gdyby chciał wybrać się i zobaczyć, jak nie wybrać? Wydaje mi się, że rodzimy rynek jest ogromny. W sensie ja po swoich doświadczeniach w Taipei dostrzegam ogromną różnicę pomiędzy rynkiem przynajmniej tajwańskim, a polskim. No nie mam porównania do tak osobiście, jeżeli chodzi o Koreę. Aczkolwiek no, jak rozmawiałem z Johnem i Julią ze Strongholda, no to w Korei jest około 2000 mikropalarni. Czy to chyba był sam Seul? Sam Seul, no. Dokładnie. No. Więc jakby tam każdy właśnie na własne potrzeby wypala kawę i właśnie też w domach, na mikropalarkach. Więc raczej tutaj prym wiodą dostawcy zielonej kawy, aniżeli firmy, które robią rozwiązania dla dużych polarni. To by też chyba trochę wyjaśniało, dlaczego tak dużo ziaren, choćby z Cup of Excellence, trafia właśnie na Daleki Wschód, do Chin, do Japonii, do Korei, bo tam chyba jest po prostu dużo takich mikro, nanopalarni, które są w stanie sobie pozwolić na ekstremalnie drogie ziarno. Zgadza się. Więc no, ciekawa jest ta różnica w porównaniu do polskiego rynku, gdzie mamy właśnie dużo takich głównych graczy, którzy zasilają kawiarnię. No, spotkaliśmy się porozmawiać o piecu, ale nie unikamy zawsze takich wątków na temat takich doświadczeń, ale też na temat naszych gości nie porozmawiamy, bo Mateusz, mówiłeś, że serce zostawiłeś w Rwandzie, teraz mówiłeś o innych zakątkach świata. Tak jak wygląda właśnie twoja droga w branży kawy?
Bo wiesz, ja nie znam tych historii i tak jak słucham, jasne, to słyszę, że... Zaczęła się w podróży. W podróży się zaczęła w Irlandii, gdzie wyjechałem po prostu zarobkowo, bo to były też takie ciężkie czasy w Polsce. Tak, żebyśmy złapali perspektywę, który to był rok? 2006. W 2006 podpisałem, pamiętam, to był chyba 8 listopada, jakoś tak, jakoś początek listopada. Podpisałem tę umowę z Kostą, sieciówka, jakby od razu jakby to do mnie przemówiło. Kolory, ludzie, jakby wiecie, kontakt z różną ilością osób. Ja byłem młodym człowiekiem i w sumie tak naprawdę bardzo mi to odpowiadało. I tak sukcesywnie podróżując, robiąc różne rzeczy, trafiłem na Auduna, który tak naprawdę jest dla mnie inspiracją, jeżeli chodzi o... Tutaj w Polsce się spotkaliście, tak? Tak. Ja właściwie przyjechałem do Polski pożegnać się z rodziną, bo miałem podpisać kontrakt w Czekarcie. Tam miałem zostać headbaristą w takiej sieci. Sieć istnieje do dzisiaj. To jest takie trochę niespełnione marzenie. Ale no, poznałem gościa, który po prostu stał się dla mnie ogromną inspiracją i jakby w takim zawodowym aspekcie i personalnym. No i wspólnie po prostu tworzymy tą polarnię, która wydaje mi się, że w małej szarej Bydgoszczy robi całkiem barwne rzeczy i jakby moje podróżowanie teraz ogranicza się do wakacji i szkoleń, więc... Ale w międzyczasie w Bydgoszczy prowadziłeś kawiarnie, dwie? Tak. Nawet może dwie? Tak. W pewnym momencie miałem dwie kawiarnie, jedną w Toruniu, jedną w Bydgoszczy. Jakie to były? Po co? Tak, jedna tak. Z nich? Po co łamane na Postkofis? Jakby pełna nazwa była Postkofis, bo kawiarnia łączyła funkcję poczty i kawiarni, więc jakby goście pijący kawę mogli napisać kartki pocztowe, które my dostarczyliśmy razem z kawą i w cenie serwisu po prostu wysyłaliśmy je do kogo napisali. Taki romantyczny koncept, mało budżetowy. I no po prostu po paru latach prowadzenia tych kawiarni z lepszym lub gorszym rezultatem jednocześnie uczyłem się sztuki palenia kawy od Auduna. No i tak narodziło się we mnie marzenie powtórzenia jego sukcesu, czyli zdobycie Mistrzostwa Świata w paleniu kawy. Mało brakło. Po 11 punktów. Stanąłeś na podium. Przy pierwszej próbie. Ja byłem bardzo szczęśliwy. To jakby biorąc pod uwagę ilość błędów, które wykonałem podczas tych mistrzostw, to i tak było coś niesamowitego. Ja chciałem taką mikro anegdotkę tu wrzucić. Mam kolegę, który pracuje w Radiu Z, prowadzi tam serwisy informacyjne i wtedy, kiedy były te zawody, Mistrzostwa Świata, to zadzwonił do mnie i mówi: Konrad, wiesz co, jest w agencję podałem taką wiadomość, że Polak zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w paleniu kawy. Powiedz, czy to jest jakaś ważna informacja, czy mam o tym mówić w dzienniku, czy to w ogóle nic istotnego? To było ciekawe, tak, jakby też dostawałem telefony z Polski, że jesteś w Radiu, jesteś w gazecie, taki wow, okej. Okay. To dzięki tobie. To powiedzieli. Jakby no też założenie nie było takie, żeby być w radiu czy w gazecie, tylko że po prostu no nie wiem, udowodnić coś sobie. Ja jakby lubię w zawodach kawowych to, że jednak no, próbujemy siebie samych, jakby kładziemy na szale swoje umiejętności i swoją koncentrację, żeby po prostu wycisnąć w tych paru minutach to, co najlepiej umiemy, co robimy. No i tak udało mi się po drugich mistrzostwach Polski stanąć na pierwszym miejscu podium i po miesiącu na tej wojnie na trzecim miejscu na świecie. Piękny wynik. A ty, Kuba, opowiedz coś o sobie. Mówiliśmy, że od niedawna już tak, wiesz, na stałe, można powiedzieć, że Auduna jesteś, w sensie na stałe, jeśli chodzi o etat, tak? Dobrze to mówię. Tak. Wiesz co, no jakby ja całe swoje dorosłe życie, powiedzmy, spędziłem za granicą i gdzieś tam w zeszłym roku po powrocie do Polski, po paru perypetiach, notabene mieszkam od Auduna, od Polarni Auduna jakieś 1,5 kilometra, nigdy tam nie byłem.
i taki zniesmaczony tym, że w jednej z bydgoskich kawiarni nie dostałem pracy, stwierdziłem, że przejdę się do Auduna, może się czegoś nauczę. Tak się poznaliśmy. Tak się poznaliśmy, dokładnie. Wszedłem do palarni i... Mieliśmy akurat cupping produkcyjny i... Zostałem zaproszony na cupping i... Wybił się jakiś wysoki facet w kapturze. Trudno było odmówić. To tak chyba, nie wiem, warto to o tym wspomnieć, że po prostu my raczej mamy otwarte drzwi dla gości palarni. Nie wiem, czy to do końca słusznie, czy nie, w tych trudnych czasach, ale jakby chcemy, żeby po prostu ludzie mogli doświadczać kawy w ten sam sposób, co my, a najlepiej się jej doświadcza tak naprawdę podczas kontroli jakości. Czyli po prostu kiedy po wykonanej pracy jakby możemy spróbować swoich błędów i swoich jakby sukcesów, które po prostu no, weryfikujemy, poprawiamy jakby technologię palenia i wdrażamy ją w życie. I Kuba akurat trafił na taki proces, on jest bardzo kreatywny, jakby wszyscy jesteśmy raczej szczęśliwi, bo po to tak naprawdę to robimy. I zapytał o szkolenia i tak po prostu tak się zaprzyjaźniliśmy. Mati powiedział taką jedną bardzo ciekawą rzecz, bo zapytałem, czy mogą mnie czegoś nauczyć o kawie. On powiedział w sumie, wiesz co, parzyć to się nie nauczymy, ale możemy cię nauczyć palić. I zapadło bardzo w pamięć. Nie, ty zapytałeś, czy ja mogę cię nauczyć parzyć kawę. Powiedziałem, że człowiek jest środek pandemii, jakby to jest jakby totalnie dokładnie. Nieprzydatne chyba. Wiesz, jakby. Mogę cię nauczyć, ale to jest nabijanie cię w butelkę. Wiesz, jakby. Nie chcę tego robić. Naucz się palić. No to opowiedz nam jeszcze, Kuba, o projekcie, którego owocem jest paczka, którą mamy przed sobą. Wy nie widzicie, ale my ją widzimy. No i też kiedy weszliście, powiedzieliście, że jesteśmy pierwszymi. Jesteście pierwsi, tak. Tak, jesteście pierwszymi odbiorcami, dokładnie. To proszę, opowiedzcie nam coś więcej o tym projekcie. Zresztą, no, jakiś czas temu zrodził się w naszej głowie taki pomysł, jakby oboje obserwujemy to, co się dzieje na świecie i mamy, myślę, podobne poglądy w tej kwestii i stwierdziliśmy, że warto by było zacząć robić coś dla ludzi naokoło, nie tylko dla siebie, i powstał pomysł Roastvism, czyli założenie, że kawa, która pomaga ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, a którzy jej po prostu nie mają, bądź też nie mogą jej zdobyć. Założenia mają być to tylko blendy. Mhm. Przy tej edycji, czyli edycji beta, jak nazwał ją Mateusz, cały zysk jakby ze sprzedaży tej kawy idzie na cele charytatywne. Rozumiem, że kawa jest palona przez was, kawa jest palona na Strongholdzie, tak? Tak, tak. I kawa jest palona w Bydgoszczy, tak. Natomiast brand Roast, jeszcze raz? Roastvism. Roastvism. Czyli połączenie aktywizacji społecznej i palenia kawy. Czyli roast i aktywizm, okej. Okay. Dokładnie. I gdzie będzie można te kawy kupić? Wiesz co, no chcemy na pewno stworzyć stronę internetową, która będzie to wszystko spinać. Tak jak powiedzieliśmy, to jest wersja beta. My tak troszkę po prostu rzuciliśmy się na głęboką wodę, żeby po prostu to było, bo dużo o tym mówiliśmy. A od słów do czynów po prostu zaczniemy coś z tym robić tak dalej. Mam tutaj świetnego człowieka od strony internetowej, także myślę, że niebawem pojawi się strona, gdzie będzie można te kawy zakupić bezpośrednio. Zakładamy raczej, że ta kawa nie ma trafiać do kawiarni, tylko bezpośrednio do klienta końcowego. Jasne. Tak, żeby po prostu ten profit był zmaksymalizowany i też założenie jest takie, że po prostu będzie cena bazowa lub więcej, że jeżeli chcesz zapłacić więcej, to do it. Będzie taka możliwość przykupnie na stronie. Tak. Czyli szukajcie w internecie już niedługo. Roastvism, czyli tak, pojawimy się na pewno VSM. VSM, tak. Roast VSM. No, myślę, że niebawem pojawimy się na mediach społecznościowych, gdzie będzie można po prostu nas podpytać o to. Damy znać. Paweł jest wspaniałym śledczym rzeczy, które się dzieją w social mediach, więc jak tylko się coś pojawi, to będziecie o tym wiedzieć. I wysyłam tobie, żebyś trzymał rękę na pulsie. Nie wysyłasz, bo ja nic nie wiem, co się dzieje w internecie. A gdzie na co dzień zaglądać, aby wiedzieć, co w Stronghold słychać? Stronghold.pl i... Instagram, myślę, że najmocniej działa na pewno.
Znaczy, no to wszystko jest na razie jakby dopiero początek, także... No to dodajcie do obserwowanych stronghold.pl. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Jesteście z trasy. Duży samochód z piecem zaparkowany pod palarnią. Chętnie zaraz wybierzemy się i zobaczymy, jak to wygląda. My będziemy mieli okazję właśnie jutro zobaczyć ten piec na mistrzostwach. No i cóż, no to tyle. No, bardzo miło. Bardzo wam dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Również dziękujemy.